Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka gry z gry Medieval Dynasty. W ostatnim odcinku, jak pewnie pamiętacie, szliśmy szukać tego naszego pana doktorka, ale niestety nie dotarliśmy tam, gdzieś została nas noc i co? No i nie było sensu po nocy się szlajać, więc stwierdziłem, że zrobimy to następnego dnia. I idziemy trochę. Chyba wydaje mi się, że skrótem, aczkolwiek ja to wzniesienie chyba trochę kojarzę. Dobra, mniejsza o to. Chodźmy tylko powoli, bo ja gdzieś tu kojarzę wilki była, nie pamiętam w którym miejscu. Co to? Jakieś szumy słyszę. Strzały, kurde, słyszę. Dobry. O, tu są właśnie. Ich tam jest chyba parę z tego co pamiętam, a nie chce mi się kurde tłuc z nimi. Tam tu są to chyba niedźwiedzie były z kolei. Jezu, wszędzie da. Chyba się nie powinienem bać ich, ale... Dobra, on jest gdzieś... O, żubry, świetnie, jeszcze ich tu brakowało. Niby tam... Powinniśmy sobie... Dobra, gdzie ja jestem? Gdzie on kurde był? Dobra. Tego żubra może nam się uda uciec w miarę szybko. Dobra, udało się. Dobra. I rozejrzyjmy się tutaj na górze. Czegoś tu nie widać. Ja tu kurde. O, jest coś. Czekaj, to chyba tu. Dobra, mamy kolejną gadułę pewnie. Nie pisze, że... Chyba jeszcze ciekawego. Drewniana łyżka, kurde. Wszystko tu jest. Patrzcie go. A wózka nie da się, dobra. A ten? Obróci się do mnie? Tu idzie! Tam szukam medyka. Co? Na co ci motyka? Medyka powiedziałem. Co? Medyka! Medyka! Kurde, głuchy, co? O, to ja. A ty to kto? Nazywam się Racimir. Jestem... Nie kłopocz się, i tak nie zapamiętam, czego chcesz. Chciałem zapytać o... Czekaj, czy ty jesteś moim wnukiem? Nie. Mów to dobrze, już się bałem. Dobrze, w takim razie... Że nigdy nie miałem dzieci. Jeśli nie miałeś, to jak mógłbym? Nieważne, chodzi o Jordana. Pamiętasz Jordana? Oczywiście, że pamiętam. To ten kasztelan, co umarł. Wielka szkoda, był jednym z tych dobrych. Dobrze, widziałeś jego ciało? Kto ci tak powiedział? Nic nie widziałam, odejdź stąd. To proszę, to bardzo ważne. Muszę się dowiedzieć, jak zginął. To było lata temu, nic już nie pamiętam. Jestem stary, uwierzysz? W ogóle to nie powinieneś zadać takich pytań. Ale ja muszę poznać prawdę. Ty jesteś jedynym, który może mi w tym pomóc. Dlaczego? Bo nie mam żadnych innych praw poza tobą. Dlaczego musisz to wiedzieć? Jestem jego siostrzeńcem, przybyłem tutaj do Liny. Słuchaj młody, lepiej jak zapomnisz o tej sprawie, serio. Czy jednak nie masz problemów ze słuchem? To było z powodu bezpieczeństwa i z tych samych powodów niczego ci nie powiem o Jordanie. Proszę, musisz mi pomóc. Nie żartuję, chłopcze. Czy ty myślisz, że podoba mi się życie w głuszy? Ja zwyczajnie nie chcę skończyć jak Jordan. Czy on faktycznie został zamordowany? Już powiedziałem zbyt wiele, odejść. Nie, proszę, błagam. Zrobię wszystko, żeby dowiedzieć się, kto to zrobił. Naprawdę nie mogę. Chcę odejść na własnych zasadach, nie poprzez zatrucie metalem. Co jeśli pomógłbym ci opuścić dolinę, zapewnię ci bezpieczeństwo? Nie wiem, dolina to mój dom. I żyjesz w lesie, bądź się własne życie. Nie tak powinny wyglądać. A niech cię ty, rozsądny młodzieńcu. Dobrze, jeśli zdobędziesz dla mnie konia i odpowiednie zapasy, to powiem ci co wiem. Świetnie, już się za to biorę. Będę też potrzebował kogoś, kto ochroni mnie po drodze. Nawet jeśli tam ci mnie nie znają, nadal mogę spotkać bandytów, dzikie bestie na trasie. W porządku, damy kogoś na bezpiecznie podróży. I żonę też zapomnę. Warto. Wrócę niebawem. No niezłe. Dobra, to chyba... Do Krestel wrócimy. Tylko ja bym chciał to zrobić, ale na okrętkę, czyli tak jak tu przyszedłem. Gdyż albowiem nie chcę wpaść się dwa tych, no, jak mu tam, żubrów, no. Mam nadzieję, że się kurde niedźwiedzie nie natknę, bo w tych
W górach to różne cholerstwo się czai po krzakach, wiecie. Dobra, tam są żubry, więc idę tędy. Tu są góry, nie widzę tych, więc jest Girtes. O, tu są w ogóle namioty. Ty, grozę. O, bukłę, świetnie, przyda. Co my tu mamy? Brązowa siekiera się przyda. W ogóle ile mamy wagi, żeby nam nie przekroczyło? No już trochę. Zobaczmy, co tu ciekawego. O, żelazne strzały się przydadzą. Czy tam coś schowane? Nie, w workach. Ocie, kurde. No, brąz się przyda, tylko zobaczmy, ile możemy zabrać. No już trochę zabraliśmy. No, zgnilizna tam lać. Ma zgnilizna, dobra. Musimy jakoś iść tam pod górę. O, Holender. Gdzie ten wilk? Dobra, one są gdzieś tutaj. Idzie on? Kurde, gdzieś na mnie warczało, nawet nie wiem gdzie. Świetnie. Dobra, nieważne. Idziemy. Ale dobra, ty się nie męcz, bo jak trzeba będzie strzelać, to... Dobra, my tędy chyba szliśmy, bo tu gdzieś nasze ognisko było, nie? Dobrze pamiętam? O, właśnie. No dobra, idziemy do Krestyl, schowajmy ten łuk, bo on nam już się nie przyda. Jezu. Dobra, gdzie on jest? Gdzie ona? Kurde, w karczmie, tylko co wytrzeźwiała, już do karczmy przyszła, aż to. Dobra. Jak poszło? Miałeś rację, Jordan został zamordowany. Szczerze mówiąc, wciąż miałem nadzieję, że to tylko moja paranoja, ale mimo wszystko to prawda. Dowiedziałeś się, jak ty, kto jest mordercą? Nie, jeszcze nie. Stary medyk jest kompletnie zastraszony. Spędził ostatnie lata żyjąc samotnie w chacie w lesie, udając się do łeżnego. Cholera, nie ma jakiegoś sposobu, aby go przekonać? Jest, musimy zorganizować jego ucieczkę z doliny. Wspaniała robota, Racimirze. Co potrzebujemy załatwić? Konia, zapas, ochroniarza i drogę. W porządku, konia zostaw. Nie zawsze byłam z nimi blisko. Znam się z Leonardem, właścicielem stajni. Na pewno uda mi się jakoś z nim dogadać. To będziesz miał, musiał zająć się resztą. W ramach zapasów zdobądź trochę monet, zakonserwowane mięso i bukłak pełne po brzegi. A co do ochroniarza... Porozmawia z Domagojem, mieszka w Jezielicy, jest mi winny przysługę. Powinien sobie z tym poradzić. Z tego co pamiętam, jest bardzo sprawny. Dobra. Czyli najpierw co, to musimy iść do Jezielicy. Kurde, jest wciul daleko. Jakby to zrobić? No bo kurde, nie chce mi się tam iść, taki kawał. No ale na jakość musimy, więc zrobimy tak. Żegnamy się, do widzenia z Hornicą i widzimy się w tej mieścińce, która tam jest, czyli Jeziericy. Kurde, gdzie teraz? Kurde!
Kurde, było ostro, powiem wam. A jesteśmy już kawałek od tej. O Jezu, nie to. Więc spotkali się w końcu bandytów. I powiem. A, to se weźmiemy. Kubki to sobie zostawimy. A tu w ogóle można coś ugotować. Coś tu jest ciekawego. O, narzuta przyda się. I bukłak też się przyda. Także ten. Udało nam się ich jakoś pokonać. Myślałem, że. O Jezu, coś to. Strzały mi oddawa, ja nie. No co tam on ma? Butelka. Same butelki. One mi nie są potrzebne. W ogóle zjem najpierw. Bo oni mieli to. Co w sumie. Ulecz mi się. Kurczę, szkoda trochę marnować. Jeszcze mamy trochę tego zdrowia. Gdzie jeszcze jeden? O, w ogóle tu strzał na zostawiałem. No bierz to. Kurde, nie ma to jak mieć cela. Pełno się teraz tego będzie walało. Gdzie jeszcze jeden? Dobra, tam jedna strzała. Ta, gdzie ona? Tutaj, wbita. Dobra, jeden tu leżał. Gdzie? O, tu jeszcze jeden leży. No właśnie, tak myślałem. O, masera, dobra, to się przyda. I co? I nie mogłeś ty gałganie po. Co za jeło? Na brzuchu musi leżeć. Noż. Ajajaj, głupie te ludzie, powiem wam. Dobra, mamy już w sumie niedaleko do tej jeziorycy, więc już cięć nie będę robił. To było takie króciutkie w sumie. Jedyne czego tam się jeszcze troszkę obawiam, to niespodziewanych ataków dzikich zwierząt, ale chyba tu już nie powinno być. Więc zajdziemy chyba sobie na spokojnie. Tak jeszcze tylko prześwietlę na szybko teren. Co to? A, to tamburyny. No ładnie tu jest. To kurde. Tutaj chyba byśmy nie dali rady wybudować wioski, tak sobie myślę, bo jest chyba teren za bardzo pochyły. No ale cóż, dobra, dotarliśmy. Zobaczymy, co on będzie chciał. O, karczma tu jest w ogóle, strach na wróble. Nie wiem, po co on stoi przy domu w zasadzie, ale nie, może gołębie tam się gnieżdżą. Nie byłoby to dziwne, jakby nie patrzeć. Co to? O, włócznia. Nie, nie będziemy kradli. To ty jesteś, dobra. Witaj, nieznajomy. Do Magodo i przyszedłem cię prosić o pomoc. Widzę, że nie lubisz marnować czasu, co? Przepraszam, po prostu sprawa jest nagląca. Jakże mnie ona dotyczy? Kestrel powiedziała, że jesteś jej winny przysługę. Tak powiedziała, szlak by trafił tę kobietę. Myślałam, że jej się podobam. Znaczy, nie znam szczegółów. Okej. Okay. Nieważne, czego ona chce. Pewnie starzec potrzebuje eskorty poza teren doliny. Nie powinno to zająć więcej niż 2 dni. Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Dlaczego? Nie mam już swojej kuszy. Powiedzmy, że się popsuła. Popsuła z powodu tego, że jestem idiotą. Przegrałem ją w głupią grę zagadek. A jeśli dostarczę ci nową kuszę, to wam pomogę. Wrócę po ciebie zbroję. Okej, czyli. Gdzie to ona była, ta co nam zagadki dawała? Jeny, kurde, jedźmy z tym. Tu chyba, nie? W Borowie. To musimy chyba tam wrócić. O matko, jak my daleko jesteśmy. Zaraz my jesteśmy, zaraz, jeszcze dalej. O kurde. No ale byśmy poszli tędy. Zaraz, to jest jakaś kopalnia, tak? Chyba ta. No, no to wygląda. Że tu jest kopalnia. Ej, okej, dobra. To dobrze wiedzieć. Dobra, to musimy wracać. Tylko którędy by cholera wrócić? Dobra, nieważne. Z racji tego, że. Zaraz, to w tą. Tak?
A, zdobądź kuszę do Magoja. To czemu to się nie wyświetla? Dobra, to chyba teraz sobie zaznaczę naszą chatę. I cóż, widzimy się chyba na miejscu. Szkoda, żebyście tam drogę patrzyli, tym bardziej że trochę czasu zejdzie. Chyba, że znowu napadną nas jakieś zbóje czy coś, no to wrócimy. Także do zobaczenia na miejscu. No szkurde! Ile ich tutaj będzie? Dobra, muszę chyba się... Nie, dobra, uleczę się jak ten. Ale poszedł headshot. Dobra. Pierwsze co to muszę ten bliszka zjeść, żeby mi spadała wolniej kondycha. Jezu, no szkiełga. Jeszcze jeden tam siedzi, ta? Gin. Dzbanie. Jeszcze jeden jest, dobra. Co my tu masz? O, więc. Ale kurde, ja przeciążony będę. Aj. Nieważne. Gdzie on jest? Chodź tu. Baranie jeden, cfelu, gałganie ty głupi. Pajacu. Ono tu. No. Gin. No. Hatfu. Co ty masz? Pokaż no. W ogóle ten. Jezu, wiśniówkę. Dobra, zabieraj to. Daj sera. Dobra, ale nie chowaj tej broni. Kuszę ma. Aj, kurde. Przydałaby się. Ona ma dużo chyba, więc... Chociaż nie. Patrzę. Dobra, dwa te sery wezmę sobie. Dobra, nie ma nic. Dobra, idziemy dalej. I zobaczymy się już, wydaje mi się, że pod naszym domkiem. Dobra, mamy już kawałeczek, więc starczy tego. No, jak nie mieliśmy bandytów, tak nie mieliśmy. Jak się pojawili, to dwóch od razu naraz. Ajajajajaj. No nic, trochę nas tam ubili, ale jakoś udało nam się nawet bez dużych szkód w sumie, ile tam no, strzał trochę poszło w sumie, więc to uzupełnijmy sobie. Poszło trochę strzał i będzie trzeba na pewno je dorobić, no ale cóż, no wyprawa ogólnie okazała się dosyć skuteczna. Zrobiliśmy chyba no całkiem sporo fabuły, żeśmy pociągnęli, ale zauważyłem coś takiego, że mamy niepokończone chyba misje właśnie poboczne, czyli historia Alwina, historię Dobroniegi i ten, no to wędkarz bez celu to akurat ten, to akurat do tej historii do Magoja. Więc okej, ale Alwina i Dobroniegi musimy koniecznie skończyć i to w najbliższym czasie. Więc wydaje mi się, że w następnym odcinku pierwsze co pójdziemy to ogarnąć Dobroniegę. I w Denicy może, chociaż jeszcze pójdziemy może do Baranicy. Tak, ile mamy hajsu w ogóle? A nie, to 7000, okej, dobra. Nie, to idziemy najpierw do Baranicy, czyli tak. Plan na następny odcinek. Idziemy tu, wracamy tu, idziemy tu. Dlatego, że tu kupimy sobie ze 2-3 miksturki na leczenie. One nam się koniecznie przydadzą. I idziemy tutaj ogarnąć chyba zaraz. Na jakim etapie skończyliśmy? To wiecie, co się stało z dostawą żyta. Tak. Musimy się właśnie... A nie, musimy jeszcze do dostawy. Dobra. Pierwsze co to tak, jeszcze raz. Idziemy tu, tu i misja będzie szła potem tutaj. Więc tak będzie wyglądał nasz plan na następny odcinek. A tymczasem dzięki, że ze mną byliście. Było ciężko, ale daliśmy jakoś radę. I co, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Co jeszcze? A, suba, komentarz, jeśli podobało się. O Jezu, sorki. Szturchnąłem niechcący. I tyle chyba, tak mi się wydaje.
Nie wiem, co tam wam jeszcze ciekawego powiedzieć, bo w sumie jakoś męczony trochę jestem, ale trudno. Także jeszcze raz dzięki, że ze mną byliście. Trzymajcie się i do następnej przygody. Hej!